Znajdujemy się przed zabytkowym wiatrakiem w Krasocinie, który został usytuowany przy drodze Kielce-Włoszczowa-Częstochowa. Wiatrak został wybudowany w stylu holenderskim z miejscowego kamienia. Pierwszym właścicielem wiatraka był Paweł Młynarski, a wykonawcą Stanisław Adamski. Młynarz, zamieszkujący w pobliskim Lipiu, był człowiekiem uzdolnionym technicznie, miał zdolności konstruktorskie. Słynął tutaj w okolicy właśnie z realizacji podobnych obiektów jak wiatrak w Krasocinie. Wiatrak działał bardzo sprawnie i przynosił dochody w latach 20. Tutaj właśnie ustawiały się kolejki furmanek chłopskich, które przywoziły zboże i zabierały mąkę. Pod koniec lat 20. w pobliskim Borowcu rodzina Gajdzińskich uruchomiła młyn wodny. I okazało się, że był on skuteczną konkurencją dla naszego wiatraka. Zmniejszyły się tutaj dochody, ludzie, no, klienci podzielili się. Jedni przyjeżdżali tu, inni woleli mielić zboże na Borowcu. Wobec zmniejszających się dochodów Młynarski sprzedał wiatrak. Nowy właściciel pokrył obiekt nowym dachem gontowym i wiatrak funkcjonował właściwie do końca lat 30., czyli do wybuchu wojny. W czasie wojny, w roku 45, bardzo ucierpiał, ponieważ stał na linii ostrzału. Tutaj na widocznych wzgórzach była linia umocnień niemieckich, tutaj był rów pancerny, tutaj była linia okopów i stąd właśnie był ostrzał, więc centralnie wiatrak znajdował się na linii ostrzału. Został podziurawiony kulami, poraniony, strzaskane zostały śmigła i w zasadzie stał się ruiną. W takim stanie wiatrak przetrwał do końca lat 70. Wtedy miejscowe władze postanowiły zrewitalizować obiekt i otworzyć we wnętrzu Muzeum Chleba. Pomysłodawcami Muzeum Chleba byli kierowniczka ówczesna Biblioteki Gminnej pani Maria Stolarska oraz Felix Rak, działacz społeczny, działacz ludowy oraz poeta przede wszystkim, zamieszkujący w Borowcu, tutaj pobliskim. Muzeum Chleba zostało wyposażone w wiele eksponatów, które ofiarowali okoliczni ludzie. Została utworzona stała ekspozycja, rozmieszczona na dwóch poziomach. Na pierwszym poziomie zgromadzone zostały narzędzia rolnicze, na drugim poziomie rękodzieło, hafty, obrusy, makaty oraz metaloplastyka i również obrazy malowane przez tutejszych twórców. Otwarcie uroczyste, oficjalne Muzeum Chleba odbyło się w maju 1980 roku. Była to spora uroczystość, było wielu zaproszonych gości, byli wszyscy okoliczni mieszkańcy. Niestety żywot Muzeum Chleba był krótki, ponieważ okazało się wkrótce, że remont wykonany był bardzo powierzchownie. Wkrótce dostała się do środka wilgoć, pojawiła się pleśń i należało eksponaty oddać właścicielom, żeby nie uległy zniszczeniu. No, kiedy budynek został bez administratora, bez gospodarza, oczywiście rozpoczął się natychmiast proces dewastacji, który trwał aż do 2018 roku. Rzeczywiście tutaj już w tych ostatnich latach wiatrak był
no, w stanie ruiny, takiej już kompletnej ruiny. Wiatry, które w tej chwili nawiedzają Polskę, no, były ogromnym zagrożeniem, mógł w każdej chwili runąć. I właśnie dzięki staraniom miejscowej władzy, wójta Ireneusza Gliścińskiego, została przeprowadzona rewitalizacja wiatraka. Został pięknie odnowiony i oczywiście no, możemy w tej chwili podziwiać efekty tej rewitalizacji. Wszyscy oczywiście mieszkańcy cieszą się ogromnie, ponieważ wiatrak jest uosabiany z Krasocinem, jest przypisany do gminy, do miejscowości. Bardzo często wykorzystywany był jako logo, jako nadruki przy różnego rodzaju imprezach. Więc rzeczywiście jest taką wizytówką Krasocina. Znajdujemy się we wnętrzu odrestaurowanego wiatraka. Tutaj istniało w latach 70., na przełomie 70. i 80. Muzeum Chleba. Ekspozycje były usytuowane piętro wyżej i jeszcze na wyższej kondygnacji. No, obecnie wiatrak jest w surowym stanie. Z wypowiedzi władz gminy, wójta wynika, że również przeznaczeniem tego nowego, odrestaurowanego obiektu będzie prawdopodobnie również Muzeum Chleba. Zostaną tutaj zgromadzone sprzęty rolnicze, które już zostały zgromadzone przez organizatorów. Znajdujemy się przed zabytkową grotą, która została wybudowana w latach 1909-1913 przez miejscowego proboszcza, księdza Teodora Urbańskiego. Ksiądz Teodor Urbański był człowiekiem pełnym pasji, niespożytej energii, był społecznikiem, był animatorem kultury. To on właśnie w 1905 roku założył w Krasocinie orkiestrę dętą, która istnieje do dziś i obecnie no, repertuar na bardzo wysokim poziomie prezentuje, bierze udział w wielu konkursach. Także działa nieprzerwanie aż do obecnego roku. Ksiądz Teodor Urbański założył również w Krasocinie pierwsze koło macierzy szkolnej, więc był takim, miał ogromny autorytet wśród miejscowych chłopów. Dlatego pomysł wybudowania groty w Krasocinie spotkał się no, z aplauzem, z uznaniem. Chłopi bardzo chętnie współpracowali z księdzem, dostarczali furmanki, przywozili kamień, brali udział w pracach takich przy wykopach różnych i efektem tych wszystkich starań, właśnie efekt widzimy tutaj, jest grota. Grota jest takim jedynym namacalnym, fizycznym pamiątką, która została w Krasocinie po księdzu Teodorze Urbańskim. Zresztą jest również ulica nazwana jego imieniem. W zapiskach czy w przekazach ustnych dotrwały do dzisiejszego czasu bardzo pozytywne opinie o tym księdzu, także w pamięci żyje do dziś. Grota przedstawia, wybudowana jest na wzór groty z Lourdes. Widzimy w tej niszy wyżej Matkę Bożą, niżej klęczącą Bernadetę. W głównym pomieszczeniu na dole znajduje się ołtarz, na którym pierwotnie stały scena obrazująca Boże Narodzenie, więc był święty Józef, Maryja i oczywiście Dzieciątko. Do dzisiejszych czasów dotrwało tylko Dzieciątko. Z tyłu również znajduje się takie niewielkie pomieszczenie, tam jest źródełko i wisi krucyfiks na ścianie. Grota była dwukrotnie poddawana renowacji. Ostatnia renowacja to jest nie tylko sam budynek groty, ale również teren wokół groty został zrewitalizowany.
Tutaj zostały wybudowane schody, oczywiście grota została zakonserwowana, oczyszczona z różnych chwastów i udostępniona wszystkim chętnym. Obok groty znajduje się teren, na którym istniał kościół parafialny. Kościół był drewniany, modrzewiowy, prawdopodobnie wybudowany w XVI wieku. Obok stała wolno stojąca dzwonnica. Kościół był jednonawowy, wyposażony w trzy ołtarze pod patronatem świętej Doroty i Tekli. Kościół istniał do 1856 roku. Wtedy już groził zawaleniem, więc należało go rozebrać. Nowy kościół został wybudowany tam na górce, właśnie obok dzisiejszego wiatraka. Po starym kościele została pamiątka. Mieszkańcy postawili właśnie ten kamienny krzyż, żeby przyszłe pokolenia wiedziały, że tu właśnie pierwotnie stał kościół. Teren wokół kościoła to teren cmentarza parafialnego. Tutaj przez wieki chowano zmarłych. Kiedy pod koniec XIX wieku cmentarz został przeniesiony w inne miejsce, nie dokonywano ekshumacji. Te wszystkie pochówki tutaj zostały. Przez wiele, wiele lat to miejsce było zapomniane, pozarastało chaszczami, chociaż jeszcze w latach 70. można było tutaj wśród tych chaszczy znaleźć resztki właśnie nagrobków, tablice, te, które były z trwalszych materiałów wykonane. Kiedy postanowiono zrewitalizować ten teren, właśnie należało się zastanowić, jak ma wyglądać ten teren, z jakim przeznaczeniem. I rzeczywiście w tej chwili jest to teren tak zwanego Parku Zabytków Krasocina. Są tablice z informacjami o poszczególnych miejscach wartych obejrzenia w Krasocinie. Tutaj też odbyły się w czasie tej rewitalizacji takie wstępne, powiedzmy sobie, badania archeologiczne, które na podstawie których stwierdzono, że można odtworzyć zarys kościoła, fundamenty. No i prawdopodobnie tak wynika zresztą z zapisków, że tu też możemy się dokopać do krypty, która była w podziemiach tego kościoła. No i być może tu właśnie został pochowany jeden z właścicieli dóbr Krasocin-Gruszczyn. Bardzo znana rodzina tu w okolicy, Andrzej Dobiecki. Był też również właścicielem dóbr w Łopusznie. Ten pałac, który w Łopusznie istnieje, gdzie mieści się szkoła, to właśnie była siedziba rodu Dobieckich. Jeden z Dobieckich właśnie tutaj we dworze w Krasocinie mieszkał i być może został tu pochowany, ale są to prace na jakieś jeszcze inne czasy. Należy się do tego przygotować. Obok znajduje się głaz, kamień, który jest poświęcony Ojcu Świętemu i został zasadzony również dąb papieski. To jest właśnie to drzewo, które tutaj widzimy. Obok groty znajduje się inny kamień. Jest to kamień, a na nim tablica granitowa poświęcona partyzantom, żołnierzom biorącym udział w II wojnie światowej, I wojnie polsko-bolszewickiej. Oczywiście ci ludzie pochodzili tutaj z okolic samego Krasocina. Przy tej tablicy właśnie odbywają się w tej chwili wszystkie uroczystości, święta państwowe. Tutaj 11 listopada jest uroczyście obchodzony. Wcześniej w Krasocinie nie było takiego miejsca. Obecnie jest to właśnie
to miejsce. Jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Tu wszędzie znajdują się ławeczki, jest taki swoisty klimat, jest dużo zieleni, więc można sobie spokojnie odetchnąć i się zrelaksować.